Startujemy za parę minut z Częstochowy i jedziemy non-stop do Gdańska, także około 22:00 będziemy dzisiaj w Gdańsku. Cel jest szczytny, zbieramy kasę na leczenie dziewczyn, ale też jedziemy po to, żeby poprawić bezpieczeństwo na drodze. Kibicujcie nam, wspierajcie nas, wpłacajcie kasę i do zobaczenia wieczorem Drerowery w Gdańsku. Że taka akcja jest potrzebna, żeby zwrócić uwagę kierowców na aktualną sytuację na drogach. Niestety musiał się stać tragiczny wypadek. Chcemy pomóc dziewczynom i zaapelować do kierowców o rozsądek. Nie tylko do kierowców, ale i do po prostu rowerzystów, do wszystkich kolarzy. Żebyśmy po prostu jeździli bezpiecznie, trenowali bezpiecznie i dojechali zawsze do celu. Wyjeżdżamy z domu, ale żeby do tego domu wrócić. Zwrócimy uwagę na potrzeby tych dwóch dziewczyn, dla których to wszystko robimy. I wszyscy zobaczą w środowisku rowerowym, jak ono się pięknie mobilizuje wtedy, kiedy potrzeba. Że oprócz tego, że łączycie pasję ze sportem, to jeszcze uda się robić coś dobrego dla Kasi i dla Rity. Trzymam za Was kciuki, dajcie radę na trasie i oby finał tej akcji, a więc pomoc dla dziewczyn, też się udała. Pozdrawiam. Wszyscy mają lampki, wszyscy mają odpowiednie gadżety. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Będzie ogień. On jest naprawdę przecież jeśli będą wiedzieli, jaka to jest akcja, to na pewno będą tolerancyjni. Osiem minut zostało do godziny 6:00. Wystartowaliśmy punktualnie o godzinie 5:00 spod fabryki rowerów w Częstochowie. Do pierwszego naszego punktu żywieniowego w Wieluniu zostały nam 42 km. Jak widać, pogoda nie jest łaskawa dzisiaj dla kolarzy. Kilka naprawdę słonecznych dni dało nadzieję, ale dzisiaj, no jakby ktoś się uparł, ale jesteśmy twardzielami. 15 śmiałków ruszyła na trasę. Na razie uśmiechnie, ale to wiadomo początek. Gdzie to 500 km? Ktoś coś chce, to ręka do góry. Wojtek Kluk teraz spytał, czy któryś... Ktoś chce, to ręka do góry. To chce? Czy chcecie coś do jedzenia? Nie chcą, na razie nie. Początek optymistyczny. Naprawdę. Piotrek, nie chcesz nic? Przedostatniego na trasie, bo następny, ostatni będzie dopiero w Toruniu. Ekipa w naprawdę mocnym składzie, Zenek Jaskuła tam z tyłu, bacznie obserwuje to, co się tutaj dzieje. Wojtek Luk, organizator. Przypominam, że 15 kolarzy wyruszyło dzisiaj o godzinie 5 rano spod fabryki rowerów, a ich cel jest bardzo odległy. To Gdańsk. Do przejechania 500 km bocznymi drogami i jak widać w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Teraz jak widać przed nami trochę niebo nam się rozjaśnia, ale przed chwilą Zenek Jaskuła odebrał alert. Ale mamy dobry czas, jesteśmy... 13 minut przed czasem. Jesteśmy, zasuwamy, naprawdę. Sztuka do wiezienia, dociągnięcia kolejnego zawodnika, który został po to, żeby załatwić potrzebę fizjologiczną, trwa naprawdę bardzo długo. Myślałem, że będą się umawiali na wspólne jakieś postoje, ale tu się po prostu nie da. Panowie, jak nastrój, jak forma? Pięknie, pięknie. Rośnie. Mokra forma. Forma jest, do domu. Przemek, jak te warunki? No nieprzyjemne na początku były, ale pogoda się zlitowała i jest okej, tak ale jedziemy dalej. Wiesz, ale takie coś może nam się trafić jeszcze kilka razy. No razy, ale widzę, że noga podaje Ci. Tak, forma jest. Przemek tutaj żeśmy się zatrzymali, a Wojtek mówi, nie, Przemka to nie trzeba holować, on sam dociągnie, zobacz jak leci. Nie no, mówię, trochę jakieś tam doświadczenie mam w jeżdżeniu, także mam nadzieję, że damy radę. Coś tam się jeździło. Do celu jakieś 420 km, także damy radę. Słuchajcie przed nami. Podszedł do mnie Zenek Jaskuła, pokazując zdjęcie samochodu pełne ciastek, bananów i tak dalej, mówi Ruś, trzymaj to, trzymaj. Na ostatnich 50 km będziemy brać po 5 zeta. Co nie? Będzie taki hajs, wszyscy podjadą. Naprawdę. Apelujemy, żeby pomyśleć. Jak widzisz szosówkę, drogi kierowco, uśmiechnij się, pomyśl, jak ten kolarz ciężko jedzie, może mu trzeba pomachać, może trzeba mu pomrugać długimi albo awaryjnymi, a on ci na pewno odmacha i będzie przyjaźń. Ty sam jesteś kolarzem. Czy zdarzyło ci się uczestniczyć w jakiejś takiej trudnej sytuacji na drodze? Kilkanaście kilogramów temu, a więc kilkanaście lat temu byłem zawodowym triatlonistą, byłem członkiem kadry narodowej i podczas zgrupowania w jednym z egzotycznych krajów nasza koleżanka w ruchu lewostronnym zderzyła się z samochodem czołowo. Przeleciała przez ten samochód bardzo wysoko, spadła na głowę, rozwaliła kask i 2 tygodnie była w szpitalu. Jako że trochę człowiek język angielski zna, to razem z trenerem jeździłem do tego szpitala i widziałem ten obrazek. Do dzisiaj to pamiętam. Pozdrawiam Cię, Kasia, bardzo gorąco, bo wiem, że wyszłaś z tego, że dalej ćwiczysz. No i mam nadzieję, że teraz się uśmiechniesz, jak to oglądasz. Natomiast pamiętam też trening po tym zdarzeniu. 3 godziny w ciszy. Myśmy do tej pory o tym naprawdę bardzo, bardzo mocno rozmawiali, że nie byliśmy się w stanie otrząsnąć. Więc to są takie przeżycia, które zostają w głowie na długo. Dzięki temu też mam nadzieję, że zachowuję rozwagę i próbuję w sympatyczny sposób przekazać te dobre emocje związane z tym, że na drodze powinniśmy współpracować. Takie akcje są potrzebne, warto o tym mówić, więc bardzo dziękujemy TVP za to, że tyle dzisiaj o tym mówimy, bo to naprawdę ważny temat. Ministra kolarstwa, jej najwyższy wynik to 280, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze sprawdzę tę wiadomość, jest ogień. Średnia cały czas powyżej 30, poprawiły nam się warunki. Patrzcie, 70 to już dopiero dojechałem. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Ci ludzie, ci kolarze, ludzie dobrego serca jadą po to, żeby pomóc Ricie i Kasi. Wolniej Wojtek, wolniej! Bo oni są już bardzo blisko, zobacz. Szybko, szybko. No to weź ich ten, pokażcie, żeby stanęli. No, już są. Wojtek, tak, będziemy gadać, tak? No. To słuchajcie. Ale jazda jest bez trzymanki. Ale takie są uroki wejścia na żywo, naprawdę. Trudno, żeby zatrzymać peleton jadący na takim dystansie. Ale przecież to jest akcja charytatywna, więc musimy teraz pomóc telewizji. Oni pomagają nam, a my im. Kto tu widział taką sytuację? Zenek Jaskuła chodzi i rozdaje ciastka. Sam piekło. Po ile te ciastka, panie Zenonie? Ale ty... Przemek Niemiec, uwaga, sprawdźmy. Powiedziałem, że 118 km przejechane. Patrzę na twój komputer teraz. Uwaga, jedziemy 3 godziny 37 minut. Przewyższenie 404 metry, bardzo małe jak na ciebie. Aktualny czas tutaj mamy 9:24, temperatura bardzo niska. Szału nie ma. Szału nie ma, a ty, człowieku, pozbawiony kompletnie tkanki tłuszczowej, jak większość tutaj. No może nie większość. No może nie większość. Dzisiaj jedziemy w słusznej sprawie do Gdańska. O 22:00 macie być na miejscu do pokonania 500 km, ale to wszystko w słusznej sprawie. Pierwsze pytanie, jak się czuje Rita i Kasia? Kasia się czuje coraz lepiej, Rity stanie dalej bardzo ciężko. Na co zbieramy pieniądze? Bo mamy około 600 000, ale dzisiaj chcemy zebrać 1 000 000. Potwierdzacie? Tak. Zresztą wy tu macie na kaskach nawet taki napis, silnik dla Rity i Kasi. Na co zbieramy pieniądze? Na leczenie i rehabilitację dziewczyn, bo to nie będzie rehabilitacja miesięczna, tylko kilkuletnia. To są wszystko przyjaciele, koledzy Kasi, ludzie z jednej drużyny, prawda? Tak. Dlaczego postanowiliście to zrobić? Bo oprócz takiej akcji charytatywnej jest też jeden cel. Mówmy o tym, że chcemy zwrócić uwagę kierowców na to, że my rowerzyści jesteśmy bezbronni. Ja za każdym razem powtarzam, my nie jesteśmy święci, ale my w konfrontacji z samochodem jesteśmy bezbronni. Więc raz, że chcemy zebrać pieniądze dla dziewczyn, 2, chcemy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo. W takim razie, jaki dzisiaj macie plan? Bo teraz jesteśmy gdzieś na 118 km, obiad około 14:00 w Toruniu. Tak. Jak ten przyjazd wygląda? Bo wy jedziecie w stylu kolarskim. Co to właściwie znaczy? No jedziemy w peletonie kolarskim, po zmianach zmieniają się kolarze, jadą z nami kolarze zawodowi z Mazowsza, jadą tu kolarze amatorzy i byli kolarze zawodowi, więc no każdy wie, jak się jedzie po prostu w zawodowym peletonie. No teraz nie czas i miejsce, żeby tłumaczyć. Czy dorwaliśmy was tak na trasie? Czy ktoś z was z doświadczenia może mi powiedzieć, jak wygląda takie wasze życie na polskiej drodze, żeby takie rzeczy, które się przydarzyły Ricie i Kasie, się nie zdarzały? No, za każdym treningiem sytuacja jest no, ciężka, prawda? Kierowcy nie zwracają na nas w ogóle uwagi, zajeżdżają, robią na narzut po prostu. Może tak to nazwać, nie? Jest na to jakaś metoda, apelujemy jeszcze raz, podkreślamy to 10. raz, co mówimy do tych kierowców? Staramy się ubierać możliwie najbardziej jaskrawą odzież, tak, zakładamy lampki nawet podczas jazdy w dzień, żeby być widocznym z daleka i staramy się apelować, żeby wyprzedzali nas możliwie największym dystansem. Niby ustawowo nie jest to określone w polskim prawie, natomiast no, żeby zachować zdrowy rozsądek. Pick up the phone, I really need to talk with you. Cause if you're not home, I wonder where you slept last night. Are you seeing someone new behind my back? Cause another dude's for a little romance. Pick up the phone, I really need to understand. Never had no trust issues. Never had to break the rules. Always trying to tell the truth and care about what I say. I've been trying to do my best and keeping my promises. Never want a second guess, but when it comes to you. Droga idzie dobrze, przestało padać, teraz mnie wieje, chłopaki teraz na zmianę nam z Mazowsza wychodzili, także było fajne, szybkie tempo. No i lecą te kilometry, prawda? Dokąd zamierzasz jechać? No nie, ja muszę wcześniej skończyć jednak, no bo jednak mam też gdzieś tam sezon i chciałabym przyjechać całość, ale po prostu muszę jeszcze potem żyć. Okej, czyli co, Toruń? Nie, nie, chyba trochę wcześniej zjadę już. No jeszcze wcześniej. Ponad 200 i myślę, że to na mnie już jest wystarczająco. Gdybym ja przyjechał taką ilość kilometrów, miał w perspektywie jeszcze tyle, to na pewno nie byłbym w stanie się uśmiechać. No ale ja nie jestem zawodowcem. To są prawdziwi zawodowcy. Jednocześnie to są ludzie, którzy mają naprawdę dobre serca. Dzięki. A tutaj wesołą ekipę widzę macie w środku. Więcej was tam nie ma jeszcze? No jak coś, to dorzucimy coś, jakieś baterie. Jakieś baterie? Nie, nie, spoko, spoko. Już was widziałem, od Torunia się błyskało, nie? Normalnie. Ale to pioruny były. Michał, dziękuję za wszystko. Spoko, nie ma sprawy, tam już wiesz, czekają. Tak. Żeby nie zjedli. Trochę niesprzyjające warunki, nie? Wiaterek jest cały czas, nie? Jak trzeba, to damy po zmiance. Daleko jeszcze? A to do Szrek? Moja córka zawsze tak pyta. Łukasz, ile będziesz tam jechał dzisiaj? Do Torunia. I serdecznie pozdrawiamy naszych kibiców. Jestem Łukasz Owsian, dzisiaj kręcimy dla Rity i Kasi. Przyłączyłem się do tego grona rowerzystów, co podróżują z Częstochowy. Mamy tutaj przystanek w Toruniu. Łukasz Derhelt, Dre Rowery, jestem organizatorem mety, także przyjechaliśmy tutaj do Torunia teraz na przywitanie chłopaków. Tych, którzy mają już większość drogi za sobą i ostatnie 200 km będziemy ich razem z Kubą eskortować, mam nadzieję, komfortowo, płynnie i bezpiecznie do miejsca docelowego. We wszystkich możliwych źródłach i mediach staramy się krzyczeć jak najwięcej na temat tego, że potrzebna jest kasiorada dziewczyn i przy tej okazji zwracamy uwagę na bezpieczeństwo kolarzy na szosach, które w ostatnich miesiącach jest troszeczkę narażone, a właściwie to coraz bardziej narażane i staramy się przemówić do kierowców, prosić tych, którzy może zagrażają nam przez jakąś nieuwagę, to tych prosimy, ale też stanowczo sprzeciwiamy się tym, którzy postanawiają wymierzać sprawiedliwość wobec jakichś naszych błędów. Przejechane 295 km i uwaga, szukamy kalorii. 5571. 5571 kalorii do Torunia. I średnia 33,4. taką właśnie dostaliśmy wiadomość. Pisz, jak będziecie już przez Gdańsk przejeżdżać. Jeszcze 40 parę kilometrów. Brama powitalna przygotowana. Część ekipy, która już na nas czeka. Myślę, że będzie jeszcze parę osób więcej. Robimy coś nieprawdopodobnego. Czekają. Ile do mety? 45. 45 km do mety. Pomoże, nie? No to jedzie z nami Ewa, ministra kolarstwa. Ona się cały czas trzyma. Jej rekord do tej pory życiowy przejechany jednocześnie to 280 km, a teraz zrobi całe 500. Bądźcie z nami. Zrobimy transmisję na żywo. Ale ogień, kuźwa, zaraz się rozryczę. Ale jest czad. Naprawdę. Ojej, ojej. Bądźcie z nami i potem przekażcie dalej, że była taka akcja, że staraliśmy się pomóc dziewczynom, które uległy temu wypadkowi, bo to przecież może spotkać naprawdę każdego z nas. Słuchajcie, 2 km do mety, 2 km. Bardzo ciężki, mam nadzieję, że to ostatni podjazd. Jadą na tej adrenalinie, ona ich niesie. To już jest piękne. I mam nadzieję, że tylko z górki, jeszcze troszkę. Ewa, ministra kolarstwa, pokonała te 500 km. Boże, jakie emocje. Boże, aż mnie momentami zatyka. Chciałbym mówić cały czas, a po prostu aż ciary. Jest, patrzcie! To jest powitanie godne mistrzów! Ależ pięknie! Ależ pięknie! Tak wita nas Gdańsk! Jezu, cudownie! O Jezu! Kurwa, poryczałem się! Zobaczcie, co tu się dzieje! Ile ludzi nas wita! Światełka! Świąteczne! Coś nieprawdopodobnego! Ponad 500 kilometrów! Z Częstochowy, miasta Świętej Wieży, do miasta wyjątkowego, do Gdańska. Niesamowita akcja. I tu wreszcie będzie można odpocząć. Tu można powiedzieć sobie, zrobiliśmy to. Patrzcie, czekają żony, czekają rodziny. Ale jest ogień, ale jest petarda. Mamy to! Zrobione! Yeah! Jest ogień! Mamy to! Jest ogień! To była moja najdłuższa podróż do Gdańska. Mam nadzieję, że jechałem w taki sposób ostatni raz. Mamy to. Uwaga, uwaga! Na cześć wszystkich tych, którzy dokonali tej wielkiej rzeczy! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! 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 Dziękujemy! I brawo! I słuchajcie, brawo przede wszystkim dla Wojtka! Brawo! I można już jeździć! I możecie wreszcie napić się, najeść i nikt was nie będzie poganiał! Brawa dla marszali, którzy nam pomagali! Mamy to! Zgłosili się na ochotnika. Zenon, chodźcie. Chodź, Zenon. Zgłosili się na ochotnika, wykonali naprawdę ciężką robotę. Super robota. Ale... Wojtuś, stań tutaj koło znaku. Wojtuś. Ja poproszę jeszcze raz o planie kolejki. A my na intuicyjnie. To było fajnie. Żeby się w Polsce zmieniły przepisy. O ten znak. Żeby obowiązywał w naszym kraju. Bardzo proszę. Musimy się szanować. Bezpiecznie do celu, byśmy zawsze dotarli. Bezpiecznie. Kiedy widzisz rower, to omijaj go szerokim łukiem. Tak. Szanujmy się wszyscy na drodze. Wojtek Kruk. Fakcja z przejechanego dystansu. W bardzo szczytnym celu. No i mamy nadzieję, że ta dzisiejsza nasza akcja pomoże dziewczynom w szybkim powrocie do zdrowia i że nasz apel do kierowcy zostanie zrozumiany i będzie dobrze bezpiecznie na drogach. To następny rajd kiedy? No teraz prędko nie, trzeba trochę odpocząć, także, ale pomysł był naprawdę bardzo fajny, wszyscy zadowoleni, dojechaliśmy szczęśliwie do celu, także oby jak najwięcej takich inicjatyw. Zrobili to, miałem łzy w oczach. Robiłem transmisję na żywo i się popłakałem. Jak zobaczyłem to światło, kuźwa, teraz też nie mogę, nie kręć tego, bo uchodzę za twardziela, a się poryczałem. Było szybko, było długo, ale było zajebiście. Zrobiłabyś to drugi raz? Wracam do Warszawy na rowerze, no. Żartuję. Nie, może nie jutro, co? Nie, ale super, super, naprawdę. Bardzo dobre tempo. Gratulacje. Dzięki bardzo.